kozyrje w Putinie. Pożyteczni idioci próbują znaleźć mu wyjście. Putin to szczwany lis. Były szef MSZ Rosji o zachowaniu prezydenta Rosji. Putin to szczwany list, który pozuje na niezrównoważonego i nieobliczalnego. Pożyteczni idioci na Zachodzie próbują znaleźć mu bezpieczne wyjście z tej sytuacji, ale on sam potrafi o siebie zadbać, ocenił były szef dyplomacji Rosji Andrii Kozyriew. Na pytanie, czy w Putinie w ostatnich latach zaszły jakieś istotne zmiany, Andrii Kozyriew w rozmowie z amerykańską stacją MSNBC odpowiedział, że prezydent Rosji jest tak szalony, jak szalony jest szczwany lis. Nawiązując w ten sposób do popularnych twierdzeń, że inwazja na Ukrainę jest wynikiem obłąkania Putina. Zapytany o to, jak długo rosyjskie władze będą ukrywały wojnę, na przykład nazywając ją specjalną operacją, Kozyriew przyrównał to do walki między telewizorem, czyli oficjalnym przekazem, a lodówką, czyli stanem posiadania zwykłych Rosjan pogarszającym się z powodu sankcji. Putin przecenił możliwości swojego wojska. Putin przecenił swoje możliwości podboju, możliwości swojego wojska i nie docenił siły Ukrainy. Kiedy lodówka Rosjan stanie się pusta, będziemy mieli już inną sytuację, mówił pierwszy minister spraw zagranicznych Rosji po rozpadzie Związku Sowieckiego, pełniący to stanowisko do 1996 roku. Dla wielu ludzi starszych czy żyjących poza Moskwą czy Petersburgiem propagandowa telewizja jest wciąż głównym źródłem informacji, i właśnie z tego powodu Marina Owsiannikowa jest bohaterką, przekonywał Kozyriew. Protest rosyjskiej dziennikarki Owsiannikowa w poniedziałek pojawiła się w trakcie nadawanego na żywo programu informacyjnego w państwowej telewizji, trzymając przed sobą dużą płachtę papieru, z napisami, Nowar. Przerwijcie wojnę. Nie wierzcie propagandzie. Tu was okłamują. Rusjan zagainst war, nie dla wojny, Rosjanie przeciwko wojnie. Ona pokazała, że król jest nagi, podkreślił Kozyriew.